W każdej chwili może. Jak zmienia się Leszno? Pod takim hasłem zorganizowano konferencję prasową z udziałem prezydenta Leszna, Łukasza Borowiaka, poświęconą najważniejszym inwestycjom i społeczno-gospodarczym przedsięwzięciom dla miasta i jego mieszkańców. W spotkaniu udział wzięli również radni Komitetu Wyborczego PL18, Hanna Kotomska, Michał Skrzypczak i Wanda Nawrocka. Te 4 lata temu, jak tutaj byliśmy z tym programem wyborczym, mówię, tyle zadań, tyle rzeczy, prawda, czy to się uda? A tak naprawdę wydaje mi się, że te 90% rzeczy, które zostało w programie wyborczym zapisane, to już może inaczej zostało, nazywaliśmy, zrealizowane, także... Zdaniem Łukasza Borowiaka jednymi z najważniejszych inwestycji była rewitalizacja centrum Leszna, a także projekty postępującej stale renowacji ulic, a nawet całych dzielnic miasta. Wiele takich projektów jak poprawa estetyzacji różnych przestrzeni, jeżeli chodzi o malowanie, zaproszenie mieszkańców do wspólnego zagospodarowania terenów. Organizacje pozarządowe mocno się teraz zaangażowały w różne ciekawe projekty i na pewno każde wsparcie, które ma związek z poprawą przestrzeni, czy to w szkole, czy to w instytucjach publicznych, jest przeze mnie wspierane. Niektóre z tych nowych aranżacji przestrzennych odbywały się przy dużym współudziale Leszczynian, co prezydent Borowiak wyraźnie zaznaczył, dziękując za obywatelskie zaangażowanie. Włodarz miasta potwierdził oficjalnie, że zamierza ubiegać się o reelekcję, co umożliwiłoby mu zrealizowanie kolejnych inwestycji. Wspomnę, że też będę startował i tu mogę powiedzieć, że będę startował z okręgu numer 3 z centrum miasta, czyli powrót do tego, co było, ale jeszcze będziemy rozmawiać. Ja bardzo się cieszę, że mam Hanię Kotomską ze sobą, wzmacniam okręg numer 3. I chcemy powalczyć o jak najlepszy wynik w tym okręgu, co nie oznacza, że we wszystkie okręgi, okręg numer 1, okręg numer 2 i okręg numer 3 są szczególne dla nas pod względem właśnie uzyskania jak najlepszego wyniku. Prezydent Borowiak podkreślił również na przykładzie Teatru Miejskiego, że duże znaczenie mieć będzie w niedalekiej przyszłości kontynuowanie wizji Leszna jako miasta otwartego na wszelkie odcienie kultury. Coś, co nas osobiście cieszy, jesteśmy z tego dumni i myślę, że ten rok pokazał, że jest zapotrzebowanie na Teatr Miejski. Projekt będzie na pewno realizowany przez najbliższe 10 lat. Ja tu mówię o tej umowie z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Na zakończenie zgromadzenia usłyszeli deklarację, że już wkrótce zostanie przedstawiony kolejny pakiet miejskich inwestycji, który radni PL18 pod przewodnictwem Łukasza Borowiaka chcieliby realizować na przestrzeni następnych 4 lat.